Sercem dzisiejszego osiedla Nowe Włochy, a zarazem dawnego rozleglejszego miasta ogrodu jest Park Kombatantów i sąsiadujący z nim Staw Koziorożca. Dzieje parku sięgają końca XVIII wieku, gdy majątek był własnością hrabiego Tadeusza Antoniego Mostowskiego. Z tych czasów pochodzi jeszcze brama przy ulicy Cienistej, pozostałość dawnego ogrodzenia. W 1842 roku park został rozplanowany na nowo przez brytyjskiego ogrodnika Jamesa w stylu angielskim i w takiej formie zachował się do dziś. Na nieco ponad 5 hektarach rośnie 8 pomników przyrody, w tym dwie lipy drobnolistne liczące około 250 lat, a także ponad stuletnie, egzotyczne jak na tamte czasy, platan klonolistny i tulipanowiec amerykański. Zabytkowego charakteru dodają parkowi oryginalne ławki z okresu dwudziestolecia międzywojennego, zdobiące niegdyś warszawskie skwery. Park Kombatantów to miejsce odpoczynku i rekreacji, ale także miejsce pamięci. 16 września 1944 roku okupanci wywieźli do obozów koncentracyjnych ponad 4000 włochowskich mężczyzn. W miejscu dawnej zbiórki stoi dziś głaz poświęcony temu tragicznemu wydarzeniu. Nieopodal znajduje się obelisk upamiętniający ofiary terroru NKWD i UB. Budynki przy ulicy Cienistej oraz modernistyczna willa Jasny Dom stanowiły w 1945 roku siedzibę i areszt organów bezpieczeństwa. Wśród starodrzewu Parku Kombatantów znajduje się cenny zabytek. Symbol miasta ogrodu – Pałac Kelichenów. Historia tego wyjątkowego obiektu jest długa. Andrzej Leszczyński, właściciel włochowskiego majątku, wzniósł w połowie XVII wieku letni pałac. Turbulentne dzieje Królestwa Polskiego, w tym potop szwedzki, nie oszczędzały rezydencji. Aż do momentu przejścia majątku w ręce hrabiego Mostowskiego w 1795 roku i gruntownej przebudowy w stylu neorenesansowym. Jednak znany nam dziś kształt pałacu to efekt realizacji projektu architekta Aleksandra Zabienowskiego na polecenie Karola Emila i Edwarda Kelichenów w 1859 roku. W 1906 roku w Pałacu Kelichenów mieszkał malarz i grafik Ferdynand Ruszczyc. Pałac pełnił jednak nie tylko funkcje mieszkalne. Część wnętrz udostępniana była również na cele społeczne i kulturalne. Swoją siedzibę miały tu stowarzyszenia, odbywały się odczyty, bale i przedstawienia. W 1936 roku Kelichenowie wynajęli parter pałacu na bibliotekę Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości. W 1947 roku biblioteka powróciła w mury pałacu już jako biblioteka miejska. 4 lata później, w związku z włączeniem Włoch do stolicy, bibliotekę włączono w struktury Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy i tak jest do dziś. Funkcje społeczno-kulturalne pełnił również inny położony nieopodal Pałacyku Kelichenów przedwojenny budynek. W 1929 roku zaadaptowany został na miejski dom ludowy mający zapewnić mieszkańcom Włoch bogate życie kulturalne. Była tu m.in. czytelnia, kino i teatr. W latach 30. dom ludowy przekształcono w teatr powszechny, a potem kino Kapitol. Przed wojną działalność uruchomiło tu kino Ada. Po wojnie zdewastowany budynek przekształcono w Państwowe Kino Olsztyn, upamiętniając nazwą miejsce, z którego sprowadzono sprzęt projekcyjny. Kino działało do lat 70., a w 2010 roku,
Po generalnym remoncie budynku działalność rozpoczęła tu filia Domu Kultury Włochy, artystyczny dom animacji. Nieopodal przy ulicy Rybnickiej znajduje się piękna aleja, pomnik przyrody. Wśród setki drzew przeważają kasztanowce zwyczajne oraz lipy. Idąc zacienioną ulicą, można dojść nad ponad dwuhektarową gliniankę. Kolejny ślad po dawnych wyrobiskach iłów i cegielniach. Niegdyś zwany Kilcheniakiem, staw Koziorożca to oaza ciszy i spokoju, skutecznie przyciągająca okolicznych mieszkańców na spacery i wypoczynek. Wśród roślin porastających urozmaiconą linię brzegową stawu wymienia się osokę aloesowatą, bylinę, która występuje w wodach o dość wysokim wskaźniku czystości. Zbiornik jest miejscem występowania kilku gatunków ptaków wodnych, płazów oraz ryb, płoci, leszczy i karasi. Niewątpliwie równie wartym wizyty terenem zielonym jest otwarty w 2019 roku Park Ogrody Kosmosu przy ulicy Sympatycznej. Łączy on funkcje rekreacyjne z edukacyjnymi. Plac zabaw, boisko, ścieżki spacerowo-edukacyjne i nasadzenia roślinne o dużej bioróżnorodności są świetnym miejscem na rodzinne spacery, a przy tym edukację i krzewienie wiedzy o przyrodzie i ekologii wśród najmłodszych. Niezwykłą ciekawostką jest włochowski ogród, w którym kryje się cały świat. Mowa tu o domu rodzinnym rzeźbiarza, artysty plastyka Janusza Adamka, który w ciągu 60 lat aktywności stworzył park miniatur słynnych budowli świata we własnej interpretacji. Pierwsze obiekty zaczął wznosić jako 8-letni chłopiec podczas II wojny światowej. Pod wrażeniem twórczości chłopca byli podobno niemieccy żołnierze, którzy robili sobie z pierwszymi budowlami pamiątkowe zdjęcia. Z wiekiem artysta doskonalił swoje umiejętności, a w ogrodzie stanęło ostatecznie około 200 miniaturowych obiektów, w tym wieża Eiffla i egipski sfinks. Do budowy używał zazwyczaj cegły, cementu, betonu, gipsu i blachy. I tak oto w mieście ogrodzie powstał ogród miasto.